Uwaga, uwaga, Krystian Morawiec kontra Michał Taniewski. Krystian Morawiec w tym, no, charakterystycznym, on od wielu lat jeździ tym samochodem, od wielu lat ten samochód jest znany w świecie driftingowym. Do dzisiejszego dnia twierdzę, że to nadal jest egzotyk i wyjątkowy pojazd. Fiat, no, można powiedzieć stilo pick-up. Nie stilo, przepraszam bardzo, Palio pick-up kontra BMW z serii trzeciej generacji E36. Krystian Morawiec ucieka. Lekki pojazd napędzany silnikiem LS. To znowu jednostka V8 produkcji General Motors. I Krystian Morawiec, nie powiem, że ze swobodą, ale nabierając prędkości, delikatnie odjeżdża rywalowi, jadąc przy dużym zadymieniu. Bardzo ładnym kątem. Natomiast Michał Taniewski zostaje mocno z tyłu. Dziwne, że bardzo łatwo tutaj tak się oddał, ale tak jak powiedziałem, ten kierowca na pewno jest dobrze znany w innych ligach. Michał Taniewski i Krystian Morawiec. Michał Taniewski ucieka. Ależ kąt dokręcił w tej chwili Morawiec. Prawie 90 stopni postawił swój Fiat Strada. Potężne zadymienie. Troszeczkę może mocowo to jest podobnie, ale na pewno newtonometry. Zwróćcie uwagę na te newtonometry. Wydobywające się kłęby dymu spod tylnych kół. Oj, na sam koniec. Wydobywające się spod tylnych kół. Te kłęby dymu u Krystiana Morawiec to właśnie... Ten newtonometr robi tą siłę. Oczywiście będzie piękny pojedynek. Dwóch dobrze jeżdżących kierowców. Z dwoma mocnymi V8-kami pod maską. Krystian Morawiec uciekający. I Mateusz Kowalczyk. Mateusz Krawczyk. Krawczyk, Mateusz Krawczyk w Mercedesie. Baby Benz z silnikiem za AMG 5-litrowym kontra 6-litrówka w Fiacie Strada, czyli Palio, które kiedyś było napędzane na przednią oś. Auto w ogóle wypuszczane na rynek brazylijski. To może mało istotne, bo widzimy niesamowity pojedynek. Krystian Morawiec znakomicie odjeżdża, jadąc po linii. Widzieliśmy parę ataków, może nie bardzo skutecznych, bo nie było jazdy błotnik w błotnik, zderzak w zderzak. Nie ma nic lepszego, jak rozłożyć masę przy zawieszeniu, a nie w kufrze. Ale ruszyli Mateusz Krawczyk i Krystian Morawiec. Nie ma dużej prędkości. Teraz wcisnął pedał gazu troszeczkę Mateusz Krawczyk. Bada w tej chwili Morawiec, bada, czy podjedzie blisko. Nie jedzie na wklepanym tak do końca w tej chwili Mateusz swoim Mercedesem. Teraz przycisnął do końca, ale Morawiec jest w miarę blisko. Teraz nawet fajnie atakuje. Przepiękna linia w wykonaniu Mercedesa, ale i Krystian Morawiec nie zostawiał mu dłużny. Z nią chęcią obejrzałbym dogrywkę. Białym Fiatem Strada i Adam Pietras. No właśnie. W aucie Michała Taniewskiego, Wöldewiura. To nie jest dogrywka, to po prostu... Tak, dogrywkę mamy oczywiście wśród pań. Krystian Morawiec, przypomnę, Adam Pietras pierwszy raz siedzi w tym samochodzie, czy sobie poradzi? Tu jest turbo, nie ma turbo, on ma rzędowe 6 cylindrów, wolno ssące. Krystian Morawiec bezlitosny jest dla swoich opon, totalnie próbuje zadymić Adama Pietrasa. Zobaczymy, jak teraz Pietras się wybroni. Ładnie przełożył swoje auto. Doleciał z masy teraz, ale nie nawiązuje walki już na finiszu z Krystianem Morawiec. Tu przed momentem była informacja, że skończyło się sprzęgło w białym Fiacie Strada u Krystiana Morawiec, ale okazuje się, że jeszcze jedzie. Coś, mam nadzieję, że tutaj nie wyeliminuje zawodnika w walce w top 4. Może być tak, że jedzie na... 5 minut podobno potrzebuje zawodnik, żeby auto zaczęło dalej jechać. W ogóle warto powiedzieć, nie ma możliwości takiej. Warto powiedzieć o firmie, którą reprezentuje, sponsorze Krystiana Morawca. Wydaje mi się, że tutaj złość, widzę, że jest zły Krystian Morawiec, szarpał kierownicę, ponieważ ma dosłownie ileś sekund tylko na pojawienie się w międzyczasie, jeżeli zamieniają się zawodnicy stronami, na to, żeby pojawić się na starcie. Nie zrobi tego, ponieważ jakaś regulacja pewnie tam jest grubsza potrzebna. Niedobrze. Krystian jest wysoko, ale również i Pietras ma o co walczyć. Zakłada kask. Chyba coś zadziało. Za bardzo może przykleiło. Jedzie. Założył kask. Może się uda. O, proszę bardzo. Nie działa. To nie jest tak, jak chyba powinno. Ślizga się, słychać sprzęgło. Dodaje gazu. Krystian, samochód nie napędza się. Mam nadzieję, że się mylę, że skręci w prawo. Skręci w prawo.
Może nie chcę używać tego sprzęgła, może sprzęgło po prostu się przegrzało, taka może być kwestia. Czy... Może tak być, a jak najwolniej, wolniej próbuje postawić się na starcie. Po to, żeby nie zmęczyć sprzęgła, dokładnie, żeby tak, wystarczyło ale na przejazd. Chce wystudzić to sprzęgło, na pewno chce wystudzić to sprzęgło, wykorzystuje maksymalnie ten czas, który ma, na to, żeby nie dotykać tego sprzęgła. Ruszył, Krystian został. Niestety to jest koniec. Teraz musi... Dał z naszej perspektywy, ale my nie jesteśmy sędziami. Sędziowie muszą przekazać nam taką informację, byśmy mogli ją przekazać wam. I Krystian Morawiec jest czwarty, Jan Sobierajski jest trzeci. Tak, jak mu myślałem. Łukasz Laskowski trafia do finału A, czyli będzie walczyć o miejsce pierwsze. Gratulujemy. I mamy finał praktycznie, można powiedzieć, w tej chwili, prawda? Tak. Za chwileczkę podstawią się. Adam Pietras i Łukasz Laskowski. Walka o miejsce pierwsze. Jan Sobierajski i Krystian Morawiec, jeszcze nie wiemy w jakim samochodzie, czy w swoim, czy po jakichś naprawach. Oddaję. Po prostu oddaję, Jan Sobierajski trzecie miejsce, a czwarte Krystian Morawiec. Teraz klasa Pro 2, trzecie miejsce, jeśli chodzi o kwalifikacje, Krystian Morawiec. To ten biały Fiat La Strada, ja tak go nazywam, V8. Daje radę, naprawdę ten Fiacik już nie jedno przeszedł. Widać, że Krystian dobrze jeździ się. Gratulacje od Blachy Bachowskiego. Drugie. Czwarte miejsce. Krystian Morawiec! Yeah.